Nazywam się Jan Przątka. Jestem nauczycielem w klasie instrumentów ludowych w Państwowej Szkole Muzycznej w Zbąszyniu. Od 2010 kontynuuję stare tradycje przekazu nauki gry po starych mistrzach, tu właśnie do tej pory, do dzisiaj. Miałem przygodę ze szkołą, z muzyką ludową w szkole muzycznej, gdy w trzeciej klasie, gdzieś tam ćwiczyłem w klasie i przyszedł pan Tomasz Liwa i zaproponował mi udział, żebym przyszedł do niego na lekcję, bo brakuje skrzypka i zaczął mnie uczyć gry właśnie tym sposobem ludowym. Tradycyjnym, z przechodzeniem na strunę grubą, to co dzisiaj też uczę moich uczniów. To był rok 68. Pan Tomasz Liwa wtedy jeszcze pracował rok do 69 roku. Później jeszcze przychodził do szkoły, do dyrektora Jęczyńskiego na takie ważniejsze konferencje nauczycielskie. Ale już w 71 roku jego najlepszy uczeń, to jest Zbyszek Mańczak, został nauczycielem i kontynuatorem po nim tej sztuki nauczania tutaj na gry na instrumentach regionu Kozła. Następnym nauczycielem był Henryk Skotarczyk. Później doszedł mój ojciec Czesław Przątka. Znowu pracowali razem, ten pół etatu, pan Skotarczyk pół etatu, ojciec też pół etatu. Ojciec dodatkowo jeszcze nie bawił się, tylko produkował instrumenty, był budowniczym tych instrumentów ludowych. Zrobił ich około 68 sztuk. No i to jest część instrumentów, nawet tutaj do dzisiaj jest w szkole, miałem okazję je tutaj dać do naprawy dzięki temu, że pozyskaliśmy pieniądze od pani dyrektor i to instrumenty miały możliwość po prostu już takiej sobie odnowienia tych instrumentów i dania uczniom do gry. Jesteśmy prawie na każde zaproszenie tutaj wójtów czy burmistrzów regionu Kozła przy okazji pobytu tam jakiejś grupy z innego regionu Polski albo z zagranicy przyjeżdżamy i chętnie pokazujemy nasze tutaj instrumenty ludowe, nasz zwyczaj, nasze stroje ludowe. Po skończeniu szkoły muzycznej, w pierwszy raz to kończyłem w klasie skrzypiec w 72 roku, a drugi raz w 76 kończyłem klasę fagotu, ale cały czas uczestniczyłem w życiu klasy instrumentów ludowych. O. Pan dyrektor Jęczyński nas wysyłał na różne prelekcje, jeździliśmy z nim. Pamiętam takie wspaniałe prelekcje jeszcze w Warszawie, panem Mańczakiem, wtedy Zbyszkiem już, Zbyszkiem Mańczakiem i z Bernardem Frąckiem prowadziliśmy cykl takich audycji muzycznych po szkołach warszawskich, po szkołach i podstawowych i przedszkolach. I to tak trwało tydzień, a mieszkaliśmy w domu nauczyciela,
popołudniami żeśmy zwiedzali Warszawę i to tak było miło i sympatycznie. Mamy duże kontakty właśnie z południem, gdzie są pozostałe trzy instrumenty dudowe, czyli koza podhalańska, dudy żywieckie i gajdy śląskie. I spotykamy się tutaj przy okazji Festiwalu Dud Polskich w Zbąszeniu, no, goszcząc tutaj znakomitych muzyków właśnie Podhala i Beskidów. Co roku pierwsze festiwale odbywały się tutaj właśnie w tej auli. W zeszłym roku była taka przemiana niby, że chcieliśmy wyjść do publiczności, która korzysta z naszych zbąszyńskich łazienek. No i tam żeśmy zorganizowali koncert, potem po koncercie była krótka przerwa na kolację i po kolacji były posiady z Leonardem Śliwą, które zawsze przy okazji tego festiwalu się odbywają, upamiętniając pewną rocznicę warsztatów mistrzów tradycji, które się miały odbyć, a no niestety Leonard nie zaczekał. Jeżeli ktoś, czy ja, nauczając, zarażę młodzież tą grą na naszych instrumentach, te piękne melodie, to w jakiś sposób zaszczepiam, tak jak ogrodnik uszlachetnia swoje drzewa, no i to zostaje na później. Jedni tam mają krótką przerwę, ale po jakimś czasie tam już kontaktu między sobą wracają, no i z przyjemnością potem przychodzą, dalej się uczą i mam z tego wielką radość, że mogę ich zabierać później na różne występy, konkursy czy festiwale zagraniczne i ogólnopolskie. No i tam się pokazują, tam reprezentujemy region Kozła. Tam prezentujemy Zbąszyńską Szkołę Muzyczną. Działamy tutaj, popularyzując właśnie to piękno, które jest zawarte w regionie Kozła. No i tak to się dzieje.
no to film studio.